Ja od jakiegoś czasu stałam się feministką niestety. Uważam, że my jesteśmy trwalsze w szerokim tego słowa znaczeniu. Bardziej wytrzymałe na różne niepowodzenia. Potrafimy się zaprzeć. No. Panowie coś nam się zlenili ostatnio. No, niestety z całym szacunkiem do moich młodych koleżanek, ale ja widzę, że jest po prostu coraz łatwiej. No, trzeba mieć figurkę, szpilę. Aktorstwo w tej chwili uprawiane, serialowe aktorstwo, nie mówię o filmowym czy teatralnym, coraz mniej wymaga. No, trzeba być sprawnym, szybko uczyć się tekstu i ładnie wyglądać w kamerze, więc to jest, ale ja tu nie chcę nikogo obrazić, tylko niestety okoliczności, w których pracujemy, czyli niebywałe tempo powodują, że to tak. No to tak, to jest takie aktorstwo i nie aktorstwo. No. Nie ma czasu na przemyślenie i kreowanie. Coraz inaczej, coraz jest z tym gorzej. Więc jeśli chodzi o młode dziewczyny, to one się dostosowują, sprawnie pracują, ale no, troszkę ubolewam nad poziomem aktorskiego tworzenia, szczególnie jeśli chodzi właśnie o seriale. Zawsze było trudno i łatwo. To trzeba mieć dar od Boga i bardzo dużo szczęścia. I to obowiązuje moim zdaniem do tej pory. Dzika praca i dzika walka, ale jeżeli jest kobietka zdeterminowana, to osiąga swój sukces. I to nie zależy od tego, czy ona jest ładna, czy brzydka. Ona musi mieć to coś, ona musi mieć tą parę i zdeterminowanie.